Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Jak według Pani tworzymy kulturę w internecie? No nie wiem, tworząc różne memy albo coś w tym stylu. No taki najprostszy to chyba jest YouTube, wrzucając tam filmy jakieś ciekawsze niż challenge i unboxingi. Ja bym bardziej powiedział, że nie tworzymy kultury w internecie, tylko przyczyniamy się do poznawania przez internet tej, która już jest. Na przykład teraz czytam takie coś, Tadeusz Borowski, Wybór opowiadań. W szkole mi nikt o tym nie powiedział. To jest biografia pana, który był w Auschwitz. I dowiedziałem się o tym tylko dlatego, że obejrzałem film na YouTubie, którym ktoś to polecił, więc myślę, że internet bardziej pomaga poznawać kulturę, a nie ją tworzyć. Przez, na pewno nie wypowiadamy się jakoś negatywnie, bez przekleństw. No i raczej samych pozytywach niż negatywach staramy się wypowiadać. Jak według Pana tworzymy kulturę w internecie? Jakieś strony może zamków czy czegoś, zabytków. Mówiąc o filmach, o teatrze. No to na pewno mamy różnego rodzaju social media, tak, które kształtują naszą osobowość. No, czyli mówimy tutaj o, nie tylko mówię o Facebooku czy Instagramie, ale też różnych stronkach, tak? Bo postkulturalnych i no, wszelkich modernistycznych. Wypowiadając się w jakiś sposób na jakiś temat? No to też zależy od naszych wypowiedzi, tego co tam dawiamy do tego internetu, od naszego języka. No i właściwie to przez te wszystkie rzeczy, można powiedzieć, tworzymy tą kulturę. Kocioł kulturalny.